Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony Yuken. Przed nami kolejny poradnik z gry strategiczno-taktycznej Total Battle. Dziś będzie o tym, jak skutecznie, jak fajnie i szybko zdobywać punkty podboju, czyli te punkty, powiedzmy, złote bym to nazwał. Mówimy o tych punktach podboju. I grze Total Battle generalnie, drogi widzu, masz dwa rodzaje punktów. Punkty waleczności, czyli powiedzmy te srebrne, które zdobywasz, powiedzmy, atakując potwory, wszystkie epickie potwory. No nie jest to jakieś tam trudne i to idzie łatwo. Natomiast znacznie większy problem w Total Battle to jest zdobywanie punktów podboju. Czyli głównie te punkty podboju, jak sama nazwa wskazuje, biorą się z tego, kiedy atakujesz na innego gracza. No ale właśnie, drodzy widzowie, dziś pokażę wam to i w praktyce, i w teorii. Zaczynając od teorii, za chwilę będziecie mogli obserwować w praktyce. Zobaczcie, ja tych punktów podboju praktycznie już nie mam. Po ostatnich sytuacjach, w ogóle do czego są nam potrzebne punkty podboju? Między innymi do tego, aby szkolić technologię na przykład specjalistów. Ja w poprzednim odcinku wam pokazywałem, gdzieś tam te punkty podboju mi się udało uzyskać i już wyszkoliłem sobie Sępy 6. Jeszcze nie mam S6, to się nazywa w skrócie S6. No, mam jedno wojsko, tak? Jeden oddział, że tak powiem, jeśli chodzi o S6, a jeszcze mnie czeka tutaj wyszkolenie przede wszystkim jeźdźca lwów, czy ciężkiego rycerza, czy kuszników. A tu już, moi drodzy, jak widzicie, 3 biliony tych punktów podboju są potrzebne. Zaczynam odcinek nie bez powodu, cały czas kładę nacisk na to, ile mam punktów podboju, dlatego że będziesz, drogi widzu lub widzko, mógł lub mogła porównać to, jak to wygląda w praktyce. Dlatego dzisiejszy odcinek skupił się na teorii i na praktyce. No i tu pewnie padnie pytanie przez wielu z was, dlaczego ja tych punktów podboju mam tak mało i dlaczego mówię, że ciężko je zdobyć. Bo moi drodzy, ja generalnie większość czasu mam tarczę pokoju. Chcę mieć po prostu święty spokój. Nie kręci mnie atakowanie innych graczy, więc no co za tym idzie, skoro nie atakuję innych graczy, tych punktów podboju nie zdobywam. Tu ktoś z was zaraz zapyta, no ale jak to jest możliwe, skoro, moi drodzy, jestem senatorem. Po raz drugi, drugą kadencję, drugi tydzień z rzędu jestem senatorem. Byłem na tam 50. którejś pozycji w walce o tron. A kurczę, mimo wszystko punktów podboju mówię, że mam mało. No nie, no moi drodzy, oczywiście kwestie walki o tron to już poruszaliśmy, więc dziś nie będziemy do tego tematu wracali. Dziś skupiamy się na punktach podboju, więc w skrócie, tak jak uprośćmy sobie od początku teorię, zanim przejdziemy do praktyki, bo to zaraz, drogi widzu, zobaczycie, czas nam ucieka, więc postaram się to maksymalnie skrócić. Pierwsza rzecz, gdzie zdobywasz punkty podboju, to jest atak na innego gracza. Oczywiście atakując na innego gracza, nie możesz mieć tarczy pokoju, więc to się wyklucza. Natomiast najskuteczniejszy faktycznie jest atak na innego gracza, przy czym on jest bardzo kosztowny, bo atakując innego gracza zawsze musisz wskrzeszać wojska ze złota, no lub robić tą metodę, jak nieraz podawałem, że srebrem po prostu wskrzeszasz nowe, znaczy na nowo szkolisz wojska. No, jest to też jakaś opcja. Druga możliwość zdobywania punktów podboju to jest też ta popularna, którą stosowaliśmy w walce o tron. To jest taka, że kiedy ty nie masz tarczy pokoju, ktoś cię atakuje, ty się bronisz, zdobywasz te punkty podboju lub bronisz miasta innego gracza, jesteś u niego z posiłkami, ktoś was atakuje, wtedy dostajesz punkty podboju. Natomiast od razu chciałbym wam powiedzieć, że ta druga metoda jest mało skuteczna, mało opłacalna i mimo, że wskrzeszasz wojska srebrem, więc jakby to ci się opłaca i tak dalej, no jest to mało opłacalne, ponieważ tych punktów podboju dostajesz bardzo mało, a dużo wojska ginie bezpowrotnie, to znaczy, że już go nie wskrzesisz. Więc zdecydowanie atak na innego gracza jest bardziej opłacalny pod kątem zdobywania punktów podboju. Trzecia możliwość to jest możliwość, która pojawia się raz na, zauważyłem, około miesiąca. To jest to miasto cieni, inwazja cieni. Wiecie, o co chodzi, pokazywałem wam w którymś z poprzednich odcinków. Atakujesz takie miasto cieni i tam zdobywasz punkty podboju i też zdobywasz fajnie doświadczenie dla danych kapitanów, czy też możesz zyskać te smocze smakołyki, to mięso. No i oczywiście jest jeszcze czwarta metoda, o której tylko wam powiem, że ona jest, natomiast generalnie no nie chciałbym obrażać ludzi, którzy to robią,
Czyli mówiąc wprost, kupują punkty podboju, bo generalnie jest to najmniej ambitne, co można zrobić, nie? No bo po to gramy w grę strategiczną, w której trzeba myśleć, nie żeby sobie kupić te punkty podboju, natomiast taka możliwość jest. No nie widzę tutaj akurat, żeby wam udowodnić, że bo w tej chwili takiej oferty nie ma. Nie widzę przynajmniej. No mogę przelecieć może w dodatkowych, ale może jestem ślepy, może coś źle patrzę, ale tutaj jak widzicie można sobie kupić tutaj za 1000 zł 7 bilionów punktów waleczności, tych srebrnych. Przy czym, moi drodzy, te jakby już nie chcę dyskutować z ceną, już pominę, że 1200 to jest majątek, ale drodzy widzowie, no 7 punktów waleczności, czyli tych srebrnych, no to są dla mnie dwa ataki, słuchajcie, na epickiego potwora. Przy dobrym kapitanie typu Kleopatrze to jest nawet jeden atak na epickiego potwora. No także te 7 bilionów, no to trochę chyba kogoś fantazja poniosła. Natomiast podobnie wygląda to z punktami podboju. Ja tutaj w tej chwili nie widzę, bo wiecie, no oferty zmieniają się w różny sposób. Nie ma takiej oferty, natomiast czasami się takie pojawiają. Nie polecam z nich akurat korzystać, bo to jest troszeczkę dla mnie takie słabe. Jeszcze raz, drogi widzu, bo zaraz zaczniemy. Tu będzie ten CP Run tak zwany, więc wam muszę wytłumaczyć, jak to działa w praktyce. No wszystkich tajników klanu nie mogę wam zdradzić, ale tak powierzchownie mogę wam powiedzieć, może was to zainspiruje. Natomiast zanim zacznie się ten CP Run specjalnie, ja tutaj nie przełączam, cały czas będziemy obserwowali te punkty podboju, abyś, drogi widzu, mógł widzieć, ile mi tych punktów podboju będzie przybywało. O co chodzi z tym CP Run? Jak widzisz, nie jestem przy swoim mieście, jestem przy mieście mojego przyjaciela z klanu, Konstantinę. No i mniej więcej technicznie wygląda to w ten sposób. My, drodzy widzowie, mamy w klanie ustaloną taką składkę tygodniową, która wynosi 20 milionów srebra tygodniowo. Widzieliście w poprzednim odcinku, tam właśnie do tego jeden z widzów właśnie się, no nie że doczepił, ale na to zwrócił uwagę, o co chodzi z tym srebrem i żebym więcej powiedział na temat marszy CP. Dlatego, drogi widzu, pozdrawiam cię serdecznie i ten odcinek właśnie nagrywam. O co chodzi z tym srebrem? Oczywiście już wam wyjaśnię, ja tego srebra nie miałem dostatecznie dużo, bo mi go ciągle brakuje. Więc wysyłałem to na dwie raty po 10 milionów. Natomiast mamy składkę tygodniową w klanie, gdzie ona wynosi 20 milionów tygodniowo, czyli każdy ze 100 graczy w klanie, bo mamy 100-osobowy klan, każdy wysyła po 20 milionów srebra. I wtedy wysyłamy to do tego przyjaciela Konstantinę, który za te srebro będzie wskrzeszał wojska. Po to potrzebne jest właśnie to srebro, po to jest potrzebna ta składka. Mówiąc to bardziej od strony technicznej, wygląda to tak. Mamy ustalone dokładnie zasady. Ja wam pokażę z dziennika to, a myślę, że mogę wam pokazać. Mamy ustalone, moi drodzy, nie będę tego tłumaczył, niech każdy z was sobie już to sam przetłumaczy. W każdym razie mamy, moi drodzy, dokładne wytyczne brania udziału w tych CP Run. Czyli, że mamy mieć kapitanów, którzy nie mają żadnych ubrań, nie wolno nam brać do tego CP Run żadnych najemników i dokładne mamy wytyczne, na którym G się znajdujemy. Ja jestem na G6 i jeszcze mam nadzieję, że w ciągu 2 tygodni w końcu osiągnę to G7. Natomiast będąc na G6 mam dokładne wytyczne, ile wojska mogę wziąć. Ja wam to swoje wojsko zaraz pokażę, nie ma problemu. Ono już jest w mieście przyjaciela Konstantinę. No i mamy pokazane, ile potworów możemy wziąć. Ja mam potwory M5 i M6 i według tych liczb się zastosować. Oczywiście to są liczby maksymalne, to jeśli wyślicie mniej, się nic nie stanie. Już wam pokazuję, no ja wysłałem mniej, no bo nie mam aż tylu, moi drodzy. Zaraz chyba będziemy tutaj atak robili. Patrzę, czy coś tutaj przyjaciele piszą z klanu. Także, moi drodzy, wygląda to w praktyce tak, że każdy z nas wysyła wojska do Konstantinę, do jego miasta, jako posiłki. W tym momencie ja mogę mieć tarczę pokoju i słuchajcie, tarcza pokoju tutaj w niczym nie przeszkadza, zresztą może wam pokażę. Oj, akurat widzowie źle kliknąłem. Zdarza się, no cóż, chciałem wam pokazać moje miasto. Zobaczcie, mam tarczę pokoju, jakby ktoś miał wątpliwości, moi drodzy. Oczywiście miasto naszego przyjaciela Konstantina ja sobie dodałem do punktów orientacyjnych, żeby też nie szukać. Uwierzcie, że to też dużo, dużo pomaga. Jak widzicie, któryś z przyjaciół z klanu otworzył tutaj portal po to, żebyśmy mogli szybko z wojskami do
Konstantinę dotrzeć. Także każdy z nas, tych, którzy biorą udział w CP Run, musi wysłać 20 milionów srebra tygodniowo. To srebro jest potrzebne do tego, aby nasz przyjaciel, którego będziemy atakowali, mógł wskrzeszać wojska, mówiąc to najbardziej wprost. Mamy wytyczne, jakie wojska, na jakim poziomie, co do jednego żołnierza i bardzo popieram, słuchajcie, te zasady. Jest z góry ustalone, że jak biorący udział w tym CP Run nie będzie stosował się do liczby żołnierzy i wyśle za dużo, to po prostu będzie miał odsyłane. Popieram to, bo to są po prostu wyliczenia, które, moi drodzy, nasi przyjaciele z klanu zrobili to w ten sposób, wyliczyli to w ten sposób, o czym za chwilkę się przekonacie, że my przy tej liczbie żołnierzy, którą mamy, atakując miasto, które będziemy atakowali, oczywiście jest to tak zwany CP Run, jest ustawiony, bo prawdopodobnie będziemy Aleksa chyba atakowali, jeśli dobrze się tutaj... Możliwe, że będziemy Aleksa atakowali, a możliwe, że kogoś innego, ale to za chwilkę, jak będziemy atakowali, to się, drodzy widzowie, dowiecie i zobaczycie. No i co? No i wygląda to, moi drodzy, w praktyce tak, że będziemy atakowali dane miasto i my, czyli również ja, mówię tutaj akurat o sobie, ale dotyczy to każdego gracza, nie poniesiemy żadnych strat atakując. O, widzicie, tu jeden z przyjaciół wysyła też posiłki, zaraz wam pokażę, ilu nas tu jest w mieście Konstantinę. No jest na razie 36 bohaterów, czyli 36 graczy, no teraz już chyba 7. Moi drodzy, bierze udział w tym marszu CP. Dobrali dokładnie wojska, wyliczyli, mówię, w te już wyniki nie wliczam i jak ty, drogi widzu, mógłbyś sobie taki marsz przygotować? Wystarczy mieć na przykład drugie konto, które należy do innego klanu lub dogadać się z kimś. To jest kwestia już indywidualna i po prostu zbieracie się, robisz posiłki w twoim mieście, nie możesz mieć tarczy pokoju i atakujecie to miasto. I ta osoba, która oczywiście jest atakowana, ponosi straty w postaci wojska, więc tam chwilę czasem jest małej przerwy, szczególnie jak Konstantinę te wojska musi wyszkolić, bo pamiętajcie, że wiele wojsk nie wskrzesi, no bo niestety przy ataku wiele wojsk ginie bezpowrotnie, to też pamiętajcie. Ja wam to wszystko zaraz pokażę w praktyce, zobaczycie też, ile na takim jednym biegu CP jest, ile przybędzie tych punktów waleczności. Jest zaplanowanych na dzisiaj 10 takich marszy i na jutrzejszy dzień również 10. Także myślę, że po takich dwóch rodzajach marszów, moi drodzy, no będę miał już taką ilość tych punktów waleczności, tych podboju, przepraszam, nie waleczności, a podboju, żeby te całe S6 już na full wyszkolić. Przy czym od razu ci powiem, drogi widzu, że to nie jest tylko tak, że specjalistów szkolisz za te punkty podboju. Tu masz, jak widzisz, oznaczone taką ikonką, więc wiesz, na co te punkty podboju są, bo również jest na przykład modernizacja armii, bądź, moi drodzy, wzmocnienie potworów. Ja tutaj też mi się przyda, tu sobie coś akurat jedno ulepszam, bo tam jakieś grosze to kosztowało. Natomiast zdrowie piechoty, zobaczcie, zdrowie jeźdźców później. No akurat fortyfikacje nie są mi do niczego potrzebne, ale jakbyście chcieli zdrowie jeźdźców czy siła jednostek strzeleckich, czyli żeby wasze wojska były po prostu silniejsze, to szkolicie to w modernizacji armii, a na to również potrzebujecie te punkty, moi drodzy, podboju. Także te punkty podboju, no niestety lub stety, są bardzo, bardzo ważne. Już powinniśmy zaraz ruszać, bo jest 4 godziny przed restartem. No to, moi drodzy, wam pokażę, jak wyglądają moje posiłki według tych wytycznych, które dałem. Ja akurat podkreślam, każdy z kapitanów ma być wysłany bez ubrań, tak? Nie mamy mieć ubrań. W kapitanach mają być równe szanse, także każdy z kapitanów jest bez ubrań. No co do zasady, wysłałem kapitan animatorę, ponieważ ona, znaczy takie są wytyczne też, żeby było jasne, ale tłumaczę wam jakby sens tych kapitanów i dlaczego tak wysłałem, a nie inaczej, bo daje nam to drobną dowolność, natomiast ma to też sens, co wysyłacie i już wam tłumaczę, o co chodzi. Animatorę, no bo jak wiecie, że przy posiłkach oraz napaściach, tutaj będziemy ewidentnie napaść robili, siła armii wzrasta, bo wiecie o tym, że zobaczcie, animatorę ma 200% ponad siły, prawda? Marsze grupowe, no to jest to. Także liczę, że kapitan animatorę nam się już po pierwszym ataku, moi drodzy, powinna
Jak widzicie, nie ma żadnych ubrań. Liczę na to, moi drodzy, że jest szansa, że kapitan Animatore nam się szybko awansuje. Chcę ją awansować i tych kapitanów też dobrałem z pewnego względu, ale to już jest w tej chwili, w tym odcinku mniej ważne. Drugi to jest kapitan Daustan. No, jego nie wysłałem tu tylko po to, żeby go levelować, bo na tym kapitanie, szczerze mówiąc, mi nie zależy, ale no, siłą rzeczy on będzie levelował. I spoko, jakby za darmo go wyleweluje w tym momencie. Natomiast chodzi o też bonus punktów podboju, bo zobaczcie, prawie 40%, czyli tu jest akurat połowę tego, jaki ma poziom kapitan, więc jeżeli ja go awansuję na, słuchajcie, setny poziom, może uda to się dziś, choć wątpię, ale może, no to, moi drodzy, kapitan Daustan już by miał 50% tych punktów podboju, tych, które zdobywamy. No i mam jeszcze Helenkę też bez ubrań. No Helenkę wziąłem tylko po to, żeby ją awansować, bo jak widzieliście też w poprzednim odcinku, troszkę przez to, że awansowałem koszary, że więcej wojsk mogę szkolić, to ten czas minimalnie szkolenia jednostek tam o parę godzin wzrósł. A więc ja jak najbardziej, moi drodzy, chcę sobie trochę życie ułatwić i ten czas szkolenia jednostek oczywiście skrócić, a do tego jest nam potrzebne tylko i wyłącznie no, dobry level naszej Helenki. Okej, okay, to byśmy mieli, jeśli chodzi o takie totalne podstawy. Myślę, że to w dosyć zrozumiały sposób wytłumaczyłem. Kolejna ważna rzecz, zanim weźmiesz udział w takim marszu CP, to myślę, że warto mieć tutaj ten status VIP uruchomiony. Pamiętaj, drogi widzu, że nie musisz na to wydawać pieniędzy, bo te nawet na godzinę czy na dwie godziny ten status możesz sobie przedłużyć. Zobacz, ja mam tutaj, masz masę prezentów, to wszystko, ja tego nie kupiłem, to są prezenty, które miałem ze skrzyń. Także wydaje mi się, że taki status VIP powinieneś lub powinnaś mieć. Warto go sobie zawsze na tą chociaż godzinę, dwie uruchomić. U mnie jest na jeden dzień, no bo, no tak wiecie, różnie klikam, nie? Także pierwsza rzecz to status VIP. Druga dość istotna, moi drodzy, rzecz, no to są oczywiście te dodatki, które tutaj macie. No u mnie dziś będzie bardzo fajny exp, bo mam exp z Roju Aranhe, tak, bo brałem w nim udział, jak widzieliście, moi drodzy, no dwa ataki przeprowadziłem, w poprzednim odcinku wam pokazywałem, ale jakby ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, jest taki Rój Aranhe, tak, i w nim brałem udział dwa razy, zaatakowałem, żeby dwóch moich kapitanów podnieść. Dziś też dobrałem kapitanów w taki sposób, aby ich podnieść. Dlatego mam ten bonus z tego roju i super. Druga rzecz to mam ponad, no, 40% za bonus Halloween, więc super, wykorzystam ten bonus. A dodatkowo, moi drodzy, jeszcze mam przecież tutaj 100% punktów doświadczenia. To punkty doświadczenia awansują nam kapitana. Pamiętajcie, także mam 100% punktów doświadczenia, tego też nie kupowałem, to wszystko było ze skrzyń, czy tam z triumfalnego wyzwania, czyli powiedzmy, że kupiłem w sklepie za punkty w triumfalnym wyzwaniu, czyli nie wydałem na to tak naprawdę ani złotówki. Od zawsze w ostatnim czasie, jak jestem w tym klanie, jeszcze byłem w poprzednim i naprawdę się angażuję, te prezenty po prostu płyną i ja nie mam z tym problemu. Polecam wam mieć te tak zwane suplementy, te wzmacniacze włączone. No, punkty waleczności, no tu nam nic nie dadzą, no ale przecież nie będę wyłączał. Tutaj jest ważny właśnie ten bonus punktów podboju, no i oczywiście tradycyjnie siła armii i zdrowie armii, no bo wiadomo, idziemy atakować, moi drodzy, idziemy na atak. Także to będzie istotne. Także przede wszystkim do marszów CP jest siła, zdrowie, punkty podboju, to jest totalna podstawa. No i ten exp, jak najbardziej też punkty doświadczenia, no bo one są tutaj istotne. A zobaczcie, że jeszcze mamy tutaj dwa rodzaje punktów doświadczenia i one jak najbardziej działają, bo to nie jest, moi drodzy, tylko przeciwko potworom, przynajmniej tutaj. Tutaj jest ogólnie, no tutaj niestety bonus punktów doświadczenia w bitwach przeciwko potworom. No i tu niestety ten bonus Halloweenowy nam nie zadziała na atak, to od razu wam powiem. Tak jak ten pierwszy jak najbardziej zadziała, bo jest ogólny, tak ten już niestety nie zadziała. Szkoda. Także, moi drodzy, tu widzę jeszcze, jak ktoś wymienia armię. Na razie nie widzę jeszcze żadnego... Nie widzę, moi drodzy, na razie żadnego tutaj ataku. Dobra.
Dobra. Mamy, moi drodzy, jeszcze tutaj no, jakieś prezenty, ale ja już mówię, nie w tej armii. Raczej mi i tak już tych smoczych monet, no tu 5000 przed chwilą dostałem, ale smoczych monet mam, widzicie, raptem 5000. Te smocze monety, słuchajcie, no do zera wycykałem, bo chciałem jak najwięcej tych potworów wysłać zgodnie z zasadami, tak? Zaraz wam jeszcze raz tą armię pokażę, jaką mam. Jeśli chodzi o potwory, niektórzy tutaj przyjaciele, jak widzicie, wysyłają również głównego bohatera. Ja, moi drodzy, do tego marszu CP głównego bohatera nie wysłałem, dlatego że, jak widzicie, mój główny bohater ma już 145 level i co? Anusz Widelec nie chce, żeby on awansował. Nie chce go levelować, absolutnie nie. On jest dla mnie teraz, będzie główny bohater przez dłuższy czas. Ja muszę osiągnąć najpierw TG7, muszę się troszkę rozwinąć, troszkę wywindować właśnie też animatorę. No, marzy mi się Helenę, ale przede wszystkim jeszcze, widzowie drodzy, Kleopatrę. No, 215 level to nie jest zbyt wysoko, także marzy mi się Kleopatrę zrobić przynajmniej ten 240, może 250 level i może wtedy kapitana będę levelował, przy czym to też nie ma, widzowie, sensu, bo już wam tłumaczę, w czym jest rzecz. Mój kapitan ma 145 poziom i kolejny poziom, który tak naprawdę kapitana będzie potrzebny, to jest dopiero poziom, widzowie, 200. Patrzcie, bo kolejny rozwój, czyli kolejne wzmocnienie, to jest bohater 200 poziomu, także ja w tym momencie nie mam podstaw, aby mojego bohatera awansować. Wiadomo, że jeszcze nawet nie wszedłem na G7, a G8 to już wolę nie myśleć, ile kosztuje. Także wiecie, ja to sobie tak spokojnie, cierpliwie po prostu tutaj będę robić i raczej będę chciał rozwijać Kleopatrę, będę chciał rozwijać innych kapitanów, którzy mi też jakieś korzyści dadzą. Będę chciał oczywiście zbierać punkty podboju oraz punkty waleczności, które no, też będziecie pewnie widzieli w następnych odcinkach, ale będę no, starał się wykorzystywać, bo wiecie, tu, że nawet wejdę na to G7, jeszcze mi tutaj brakuje, no dziś nie zdobędę już tego niestety, bo tu bym mógł jedną technologię też, drogi widzu, o, to bym mógł już, jakbym miał 78, mógłbym to już wyszkolić, tą technologię zbadać. Natomiast, no wiecie, jak wejdę na to G7, to też nie znaczy, że tu się od razu cacy robi, no bo dobra, no mam, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery do wyszkolenia. Nie mam zielonego pojęcia, ile to będzie kosztowało bilionów. 140 pewnie jak nic. Także będę musiał ich też sporo, ale to nie znaczy, że to jest jakby koniec, bo zobaczcie, potem warto będzie też potwory. Kolejnym krokiem moim będzie zrobić potwory siódme. Tak? Chociaż akademia, nie, no akademię mam, nie mamy 35. Wiecie co, to mnie ciekawi teraz, nie, no akademia jest 30, a nie, nie mamy akademii jeszcze zrobionej, dobra. Już zgłupiałem, dobra, no ale w każdym razie te potwory siódme i wiecie, tam później coś może będzie potrzebne z archeologii, więc jakby teraz jest taki moment, w którym będę musiał te punkty bardziej rozdzielać i tak samo, słuchajcie, to S. 6, że osiągnę dzięki tym biegom CP, no fajnie, zrobię sobie tych tutaj jeźdźca lwów, tak, ciężkiego rycerza, no super, ale już będę musiał iść na S7, już wiecie, tutaj jakby, no będę chciał to osiągnąć, także dużo, dużo widzowie pracy będzie przede mną, dlatego będę brał udział w tych marszach CP, no widzę, że one jeszcze nie ruszyły, nie ma tu na razie żadnej informacji. Jest jakaś uwaga od lidera? Aha, dobra, to no cóż, moi drodzy, no to ja w takim razie i tak mam armię, dobrze, że dali info. Powiedziałem wam teorię, jak wygląda to w praktyce, to ja po prostu spauzuję to nagranie i bo za 40 minut będzie ten bieg CP. Nie ma sensu, żebym 40 minut wam tutaj gadał, gdzie teorię całą wam przedstawiłem. Jak to wygląda, a jak to będzie wyglądało w praktyce, te ataki i jak będzie przybywał te punkty waleczności, jak to się zakończy, to wszystko, moi drodzy, zobaczycie za chwilę. Znaczy, ty, drogi widzu, zobaczysz to za chwilę, a ja na 40 minut muszę nagranie spauzować. Także do zobaczenia, drogi widzu, za sekundkę i będziemy przechodzili już do praktyki, do konkretów.
No i moi drodzy, jestem dla ciebie, widzu, trwało to chwilkę, a u mnie trwało to aż 2 godziny. Widzicie tutaj na czacie godzinę, która się pokazuje, 20.07, a 18.00 miał ten marsz być. Tak czasami się, moi drodzy, dzieje i po prostu na to nie mamy wpływu, oczywiście nie mamy pretensji do nikogo. Czekałem cierpliwie, aby wam to pokazać, drogi widzu, także będzie mi miło, jeśli docenisz czas, który poświęciłem czekając tutaj te 2 godziny. I zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, na pewno mi to pomoże. Być może jeśli ta seria będzie się lepiej rozwijała, no to kto wie, może i też na Herkulesa sobie kiedyś pozwolę. Pokazywałem wam w poprzednim odcinku, moi drodzy, jak z tym Herkulesem jest problem, jaki on jest drogi, więc tutaj na pewno się przyda. Moi drodzy, nic się nie zmieniło w tym stanie, 208 milionów tych punktów podboju, no teraz dopiero ruszamy. Konstanty przyszedł i za chwilę będziemy z atakami, moi drodzy, ruszali. Będzie 10 ataków, także chciałem wam pokazać po 10 atakach, jakie będą wyniki i też na bieżąco, drogi widzu, będziesz mógł po prostu śledzić. Będziesz mógł śledzić po prostu, jak dany kapitan, który uczestniczy w tym marszu, awansuje. Myślę, że tak. O, mamy pierwszy marsz. Zobaczcie, tu jest pierwszy marsz klanu. Czyli atakujemy Alexa. Tak jak przypuszczałem, widzowie, atakujemy Alexa. Miasto obok. To tak fajnie, zgrabnie te miasta są zgrane. Z tego co pamiętam, to ten Alex to jest oczywiście drugie miasto naszego, moi drodzy, Konstantyna. Proszę bardzo, dał stan pierwszy poziom, wbił wyżej. Także zobaczmy pierwszy wynik za atak. Jak sami widzieliście, Ani, trochę nam nie ubyło złota, nie musimy nic wkrzeszać, a co ciekawe, no przybyło około 200 iluś milionów. No i oczywiście pierwsze prezenty zgarniamy, zaawansowanie kapitanów. To niestety w Total Battle trochę czasem szwankuje. 238 milionów, moi drodzy, dostałem za ten atak, czyli razy 10. Chociaż przypuszczam, że nasz kapitan, widzicie, tu pokazywało, że był na 79 levelu, także możecie sobie zapamiętać poziom naszych kapitanów, moi drodzy. 79. Jeżeli udałoby się tego Daustana wbić na 100 poziom, to też liczba wzrośnie. Ja tylko jeszcze się upewnię, moi drodzy, czy na pewno wszystko jest włączone, bo wiecie, przez 2 godziny różnie tu się mogło zadziać, ale na szczęście nic, tutaj też przedłużałem. Ok, wszystko jest na miejscu. I teraz, dlaczego jest jakaś zawsze drobna przerwa, moi drodzy, między atakami? A to dlatego, że no wiadomo, Konstanty na drugim koncie, czy ktoś mu pomaga, musi po prostu w tym czasie te wojska wskrzesić. Ja w zasadzie nie wiem, jak to technicznie jest. Czy on przypadkiem od Jacka Sparrowa tych wojsk nie wysyła? Możliwe, że tak, bo Jack Sparrow ma przecież tarczę pokoju, a Alex nie ma. No jeżeli my atakowaliśmy, no to w tym mieście nie ma srebra. Więc jakoś to jest inaczej zrobione, że myślę, że ta główna armia jednak, którą atakowaliśmy, szczególnie, że jeszcze możemy zobaczyć, moi drodzy, w dzienniku, bo my się tu skupiliśmy oczywiście tylko na wynikach, a chcę wam pokazać, jaka armia atakowała. To znaczy, to jest moja armia, tam będzie potem sojuszników niżej, ale sojusznicy to nie są tutaj istotni, mi chodzi bardziej o to. Tak, to będzie, moi drodzy, raczej Jack Sparrow, tak jak przypuszczałem, moi drodzy, Jack Sparrow, czyli trzecie konto, Konstantine. Zobaczcie, jakie on ma tutaj wyniki i tutaj wziął tylko jeden rodzaj wojsk do tej obrony, czyli kruk drugi, który ma takie wyniki i my. I zobaczcie, w tym mieście jest 32 tysiące takich kruków. Wskrzeszenie łatwo możecie policzyć. O, idzie następny marsz, zaraz zobaczycie. Koszt wskrzeszenia w obronie 800 sztuk srebra. No to możecie sobie łatwo policzyć 800, pomnożyć razy 32 253 i wyjdzie wam wynik wskrzeszenia, koszt wskrzeszenia w srebrem za jeden atak. No ja tu nie będę liczył, bo już się w tych cyferkach pogubiłem, tutaj obserwujemy, ale jak, drogi widzu, chcesz,
możesz to sobie policzyć i będziesz wiedział, o, kolejny Daustan zyskał poziom. Także myślę, że spokojnie na 101 poziom powinniśmy Daustana, moi drodzy, awansować. Zobaczmy tu jeszcze jedną rzecz. Tylko ja nie widzę, kiedy Konstantinę wysyła wojska do tego Aleksa. Chyba, że przegapiłem. Ale przyjrzymy się, bo chcę to po prostu od kuchni obserwować. Widzicie, 240 dostałem punktów podboju. Natomiast no też to jest, punkty są expa, tak? 437 milionów. No dobry wynik, bo za potwora żadnego takiego zwykłego bym, słuchajcie, nie dostał. Oj, tu jak zwykle Total Battle się trochę niestety laguje. No czasem tak jest, no czasem ją trzeba odświeżyć. O, jest, idzie, widzicie? Idzie Jack Sparrow do Aleksa z posiłkami. Dobra. Okej, czyli namierzyliśmy Jacka Sparrowa, maszeruje. I to jest dlatego taka skoordynowana akcja. I teraz rozumiecie, że to troszeczkę wymaga. No i my już ruszamy z atakiem. Także nie wiem, czy Konstanty siedzi na dwóch kątach i klika. No na komputerze jak najbardziej jest to możliwe. Czy po prostu ktoś mu w tym pomaga. Natomiast ogromny szacunek do niego za to. Trzeci atak, moi drodzy, jak widzicie. Po drugim ataku z 200 milionów tych punktów podboju już mamy 687 milionów. No teraz będziemy bliżej 900, przypuszczam. Punkty podboju zawsze są podobne. Aha, dobra. Zawsze są podobne, no bo te 0,5% nie robi różnicy. O, proszę, animatorę nam awansowała pięknie. Ale porównajmy sobie trzeci atak. Ja myślę, że z każdym kolejnym tam minimalnie powinny te punkty być wyższe. No bo jednak kapitan nasz 242. No to sobie porównajmy z pierwszym. Moi drodzy, 242 kontra spier. Na razie trzeci atak, więc wiecie, dopiero trzy levele nam ten Daustan levelował. No nie, no jest różnica 4 milionów punktów. To wbrew pozorom, widzowie, robi różnicę. Teraz sobie pomyślcie, że taka jest różnica na czterech levelach tego Daustana, gdzie to jest 0,5% tylko. To jaka różnica w punktach podboju by była, gdyby nasz Daustan był na nie wiem, 200. Także, moi drodzy, robi to różnicę. Już ruszamy pewnie za chwilę z następnym atakiem i jak widzicie, czwarty atak, żadnych strat w wojsku nie ponoszę. No oczywiście, jeżeli widzowie, my tu sobie klikniemy na marsz klanu, to zobaczymy wszystkie wojska, które są w klanie, no ale niestety w większości, jak widzicie, pokazuje mi moje. Nie wiem, kto tu co powysyłał. To w ogóle jakieś dziwne liczby są teraz. Nie wiem, o co tu chodzi, moi drodzy. Aha, bo to pokazuje tylko wojska tego atakującego, okej. Nie pokazuje naszych. No zobaczcie, 83, czyli Daustan ładnie idzie do góry. Szkoda, że nasza tutaj Helena jakoś nie chce levelować. Ale o to mi też chodziło, żeby Daustana levelować, że jak będziemy te CP marsze, moi drodzy, robili, a będziemy je robić. O, zobaczcie, już 244. No, ktoś z was powie, że to nie robi wielkiej różnicy, ale mam wrażenie, że expa też dostajemy, widzowie, więcej, bo 444 kontra, gdzie no tutaj to nie powinno mieć wpływu, jak widzicie, ma, bo waleczność chyba też skacze, ja tam nie doczytałem. Widzicie, jest różnica. Exp też ma różnicę. Moi drodzy, exp też, jak widzicie, robi różnicę. Nie wiem, czy na chwilę nie będę musiał spauzować, bo tu coś piszą o jakiejś przerwie. Dziesięć minut. Bardzo ładnie, sporo osób. Tak, Konstanty, dokładnie, fajnie, fajnie. O, widzicie, tutaj idzie sobie ktoś Herkulesem, także są ludzie, którzy też tego Herkulesa mają. No ja podziwiam przyjaciół z klanu, że stać ich na tego Herkulesa. I powiem wam szczerze to, co mówiłem w odcinku, jak zdobyć Herkulesa, czyli właściwie w wczorajszym odcinku, który zresztą dziś był nagrywany przeze mnie. No to, moi drodzy, no ja się tu czuję jakimś biedakiem. Może jakiś milioner, słuchajcie, ogląda moje odcinki i zechce wesprzeć, żebym sobie mógł kiedyś tam w przyszłości kupić tego Herkulesa. Natomiast mnie zwyczajnie na to nie stać, to jest kupa pieniędzy. A wyliczenia wam robiłem, moi drodzy. Zobaczcie, już mamy 1,17 bilionów
punktów podboju, więc jest spora szansa, bo to był czwarty atak, więc jest szansa, że do trzech dobije, aczkolwiek chyba trochę zabraknie. Chociaż jakby nam fajnie ten Daustan nadal levelował tak z każdym atakiem o jeden poziom, no to 10 ataków to on powinien mieć koło, myślę, że i nawet 90 poziomu, jakbyśmy kończyli. Ja chcę to zrobić od końca, wam wszystko pokazać. Od początku do końca, żebyście widzieli. Czwarty atak, moi drodzy, jeśli dobrze liczę. Jest jakiś level? Nic nam nie levelowało. A jest, levelował. Pięknie. A nie, to jest piąty atak. Okej, piąty to był. Porównajmy, że przybywa... No mówię, jakby wojska się nie zmieniają, widzowie, więc nie będę wam tutaj pokazywał. Patrzymy w tej chwili tylko na wyniki. 241, a mam wrażenie, że zmalało albo coś mi się przewidziało. Mam wrażenie, że teraz jest mniej za atak. Chyba możliwe, że jeden z przyjaciół więcej, widzowie, dołączył, a to też się dzieli między osoby, czyli jak no jednak mniej osób bierze udział w marszu, no to wiadomo, że dostajemy więcej tych punktów. No jak bierze 50 osób, czyli praktycznie połowa klanu, zresztą zaraz się dowiemy, ile osób bierze udział. Proszę bardzo, kolejny. Cały czas Daustan nam, widzowie. Cały czas, widzowie, nam Daustan tutaj leveluje. Zobaczmy posiłki, ilu jest graczy. 50, no to tak jak mówiłem, jest, widzowie, 50 graczy, czyli połowa klanu. Mój kapitan Daustan miał 79 level, kiedy zaczynał, no teraz ma 85. Tutaj widzicie, pali się ta czerwona lampka, oznacza, że ja bym go mógł tutaj levelować, ale tak naprawdę te punkty podboju mi tu nic nie dadzą. Szkoda mi, słuchajcie, tej esencji nieśmiertelności, którą no po prostu mówiąc szczerze, zbieram na Kleopatrę, zbieram na Helenę. No jest kilku kapitanów ważniejszych. Daustan, tak jak wam mówiłem, nie jest dla mnie kapitanem jakimś tutaj istotnym. Więc ja go sobie po prostu mam po to, żeby właśnie tylko uczestniczył w marszach CP lub jeśli bym bronił jakiegoś miasta, któregoś z przyjaciół, to wtedy tak, to wtedy jak najbardziej. Natomiast nie jest to dla mnie istotny kapitan, no bo ja nie robię tych podbojów, tak? Nie robię ataków. Tutaj zobaczcie, Helence dużo jeszcze do szczęścia brakuje, także Helenkę to raczej nie ma szans, widzowie, żebyśmy Helenkę wbili. Bo Daustan, myślę, że będzie nam ładnie szedł, tu już na pewno nam leveluje, to już jest więcej jak pewne, no animatore też już tak łatwo nie będzie. No niestety, moi drodzy, niestety, nie ma lekko. Jak widzicie, im po prostu nasi kapitanowie mają wyższe levele, no tym wiadomo, że jest trudniej. A wyobraźcie sobie, gdybym tu jeszcze Kleopatrę wysłał. Przy czym przy tym ataku, jeśli wysyłamy armię, tak? Te posiłki. Wziąłem trzech kapitanów. Może to był błąd. Może nie powinienem brać na przykład Heleny, tylko wziąć animatorę wraz z Daustanem, bo może i dałbym radę wziąć Daustana, ale nie wiem, czy taką armię by udźwignął. Raczej sam by nie udźwignął. Bo o co chodzi, moi drodzy? Jeśli jest taki atak, to te punkty z ataku, czyli doświadczenia... Mówimy o doświadczeniu, bo nie mówimy przecież o podboju, bo punkty podboju są ogólne, ale punkty doświadczenia, tak? Ten exp, którym levelujemy kapitanów, on dzielony jest na tych kapitanów, których wysłaliśmy. Dlatego między innymi, widzowie drodzy, ja nie wysłałem głównego bohatera, którego nie chciałem levelować, Garvela nie chciałem levelować, więc go nie wysłałem. I być może, gdybym takie eksperymenty robił, że na dwóch kapitanów bym poleciał, czyli bym wysłał animatorę, która tu jest potrzebna wraz z Daustanem, może bym miał lepsze wyniki. Może tą Helenę zupełnie, widzowie, niepotrzebnie. Może szybciej po prostu by mi Daustan tutaj, wiecie, też levelował, nie? Zobaczcie też, jak mi potęga skacze, 10 tysięcy cały czas potęgi dostaje. No to są wiadomo te cechy, ale plus jest taki, że znowu procent więcej, moi drodzy, znaczy 0,5%, no ale powiedzmy, że przez te 10 ataków 5% jego moc, tego Daustana, jeśli chodzi o punkty podboju, wzrośnie. Jutro też taki marsz, moi drodzy, CP będzie nas czekał, więc ja myślę, że tego Daustana leveluję bardziej i
i na tym przez tylko i wyłącznie marsze CP się skupię. Czyli mogę wam tutaj tak mniej więcej powiedzieć, jaki jest mój plan na to wszystko. Moi drodzy, że nie będę stricte samego Daustana levelował, żeby, nie wiem, atakować nim potwory. Chyba, chociaż nie wiem, czy po tym przedjutrzejszym CP marszem nie wyślę po prostu na dwa potwory Daustana, żeby go troszkę szybciej jeszcze podlevelować. Bo myślę, że z najemnikami, których mam, jestem w stanie fajnie go levelować, bo on jest na tak niskim poziomie, że myślę, że bez problemu tego Daustana bym na setny poziom był w stanie dzisiaj wbić. Jutro już zaczynać marsze CP na tym setnym levelu, żeby jeszcze więcej tego zdobyć. No mamy 2,14 biliona punktów podboju. Drogi widzu, jak widzisz, zaczynaliśmy, przypominam, od 200 milionów, tak? Czyli tylu, ile za atak zdobywamy, ale jak widzicie, z każdym atakiem troszkę tam więcej tych punktów jest. Wynika to właśnie z tego, że nasz kapitan levelował, nie? Tutaj cały czas, słuchajcie, pokazuje nam poziom kapitana, jak my go wysłaliśmy. To też musicie mieć na uwadze. Ja teraz nie będę, bo to, jak widzicie, są krótkie przerwy, ale gdyby nie było, była dłuższa przerwa między atakami, to śmiało bym odesłał tą armię, żeby wam to udowodnić i wróciłbym z samą animatorę i z samym Daustanem w takiej liczbie wojsk, jakie mamy. Nie wiem, czy to jest jeden już z ostatnich ataków, czy przedostatni. Chcę wam to w każdym razie, widzowie, do końca samego pokazać. Ataków ma być 10 według planu. Jutro będzie kolejna taka akcja. Ja myślę, że jednak zrobię to z Daustanem, że go troszeczkę na jednego potwora. To może umówmy się, widzowie, że zrobię to razem z wami. Wy lubicie tą serię, oglądacie ją prawie że do końca, także jestem wam bardzo wdzięczny, że oglądacie. To w podziękowaniu zrobię coś takiego, że jak odeślę armię do miasta po skończonej akcji, pokażę wam, jak uderzę w jakiegoś potwora, jeszcze nie wiem, jakiego poziomu, będziemy sprawdzać i zobaczycie, jak Daustan jeszcze szybciej nam leveluje. I to zrobię tylko po to, żeby po prostu na jutrzejsze CP, na te 10 marszy, było jeszcze więcej tego doświadczenia, bo te 240 milionów mnie na razie nie satysfakcjonuje. Fajnie, żeby było minimum 300 milionów. No bo wiecie, ta poprzeczka idzie do góry, nie? Drogi widzu, ta poprzeczka idzie mocno do góry. Ja, żeby S6 tych specjalistów, tak, awansować, no to potrzebuję przynajmniej 3 biliony na każdego, moi drodzy, ze specjalistów. Także wiecie, że no to trochę kosztuje, nie? Tu wam mogę pokazać. Akademia, specjaliści, zobaczcie. Czy to rycerza, czy ku wszystko 3 miliony. I później oczywiście jeszcze trzeba iść dalej, a tutaj oczywiście muszę zrobić Akademię, 35 poziom. Ja ją zrobię, to w międzyczasie wyjdzie, bo jeszcze do S7 się przygotowuję, także wtedy już będę miał też, znaczy nie S7, przepraszam, do G7, teraz źle powiedziałem. Przygotowuję się, moi drodzy, do G7, także jak będę wbijał jakoś jednocześnie G7 i S7. Ja to chcę jakoś tak, wiecie, wyrównać, nie? Żeby to szło w miarę możliwości równo. No ale te badanie technologii, pamiętajcie, że będę zlecał wtedy, kiedy będę miał poubieranych odpowiednio kapitanów, tak? Kiedy będę miał wszystko ustawione, żeby jak najwięcej po prostu tego czasu zaoszczędzić. Chyba teraz był przełom. O, zobaczcie, 89 level naszego Daustana. Czy to nie jest piękne? Z każdym atakiem dostaje jeden level do góry. Ja myślę, że zrobię taki szybki atak na potwora, żeby podbić tych parę poziomów na potworze szybciej. Ale zobaczcie, już idzie mocniej do góry, nie? Ja wiem, że to są śladowe ilości, bo to jest tam parę milionów różnicy, ale moi drodzy, no robi mi to, robi to robotę, nie? A, i jeszcze zobaczcie, właśnie, moi drodzy, to co wam mówiłem. Chciałbym, żebyście teraz mieli świadomość, że mój argument z początku filmu nie był wymyślony, był on, to wam udowadniam, dlaczego powiedziałem, że bardziej opłaca się atakować gracza niż się bronić. Zobaczcie, ja jako atakujący, mówię o sobie, bo tutaj sojusznicy dostali. Zobaczcie, widzowie, tutaj sojusznicy, to jest ogólnie wszystkich sojuszników, tak? Wszystkich przyjaciół z klanu. Tyle dostali. Ale ja dostałem 249 milionów
A zobaczcie, jak mało dostał obrońca, czyli miasto, które atakujemy raptem, no nie, prawie nie, no, no prawie 8 milionów, tak? Zobaczcie, jaka jest różnica, także tu macie też dowód na to namacalny, że atakujący dostaje bardzo dużo punktów podboju, a broniący się dostaje grosze. Także ja rozumiem, że takie akcje, że bronimy się, nie mają sensu. Dobra. O, Konstantinę napisał koniec. To ja muszę oczywiście podziękować. I razem z tobą, drogi widzu, opuszczam jego miasto i razem z tobą, drogi widzu, zrobię atak taki szybki tym Daustanem, żeby go, moi drodzy, na waszych oczach jeszcze podbić. Tak, marzy mi się setny poziom, żeby mu wbić, tylko go ubierzemy w jakąś pelerynkę, teraz już możemy. Moi drodzy, oczywiście nie wbijemy w ten sposób punktów, nie wbijemy, widzowie, w ten sposób punktów waleczności, ale punkty podboju. Wiecie co? Właśnie. Znaczy, przepraszam, podboju nie wbijemy, waleczności wbijemy odwrotnie. Bo może bym sobie z wami zrobił na przykład elfy. O kurde, ale skoczyło. Co najmniej 26 poziomu, a było. No to mocno skoczyło. Przeklętych albo elfów, okej. Okay. Albo ogólnie. No to to zrobimy i przy okazji punkty zyskamy. No widzowie, awansowanie bohatera zwiększyło poziom trudności. Tyle wam mogę powiedzieć. Dobra, w co byśmy tego tutaj Gaugana jednego ubrali? No to co mamy dostępne, tak? No bo Kleopatry, myślę, nie będziemy, słuchajcie, rozbierali z tego, co ona tam ma. Chociażby to coś może też i pomogło. Czekajcie, może jednak Kleopatrę rozbierzemy? Rozbierzemy Kleopatrę, dobra. Słuchajcie, rozbierzemy Kleopatrę, jakkolwiek to brzmi. Pokażę wam, dlaczego chcę mi... Oj, nie to, tylko czerwona. I tu było... Nie, no, a, bo to było to, dobra. Okej, okay, bo już mi się mylą te peleryny. Dobra, załóżmy, że elfy. No coś na mapie znajdę, bo nie mam wieży obserwacyjnej. A, widzicie, całe Total Betr. Lubi się wieszać i trzeba niestety czasem odświeżać. No, ma ono swoje wady. Nie jest to wina na pewno mojego komputera, który bez problemu daje robić radę live'y, którym nagrywam bardzo ciężkie gry. Total Betr, przy tym to jest naprawdę pikuś. Moi drodzy, do setnego poziomu dobijmy tego Daustana, tym co mamy. No nie wiem, czy 32 level tam było. Dobrze by było elfy zaatakować. 34 to się nie porwę, bo to się nam nie opłaci. Mamy tylko 43 tysiące złota, chociaż ono jeszcze dzisiaj było na zero, widzowie. O, jest 27. Myślę, że to będzie ok. Atakuj Daustan, cała armia, 1,20%. No trochę dużo, ale wiem, że też tych potworów może nie wyślemy, ale wyślemy tyle, ile się da tych potworów. I tutaj też zmienimy troszkę, żeby skrzydlate same nie były. Zrobimy tak, ale to widzę, że mi nic nie... No dobra. Po ptokach, już za późno, już nie ma dla mnie ratunku, robię ataku. Jeżeli to w miarę przejdzie ok i się będzie opłacało, to jeszcze jeden rodzar elfów 29 poziomu zaatakuje. Tak wygląda nasz kapitan Daustan. Mówię, ja to robię tylko po to, żeby mu trochę level podbić, żebyście widzieli. To jest raz i więcej tego robić nie będę. Resztę Daustana będziemy już levelowali podczas ataków. Natomiast czemu ten Daustan, widzowie, mi... nie levelował, bo zobaczcie, tylko 100 milionów dostał expa. Za mało, za małe potwory, widzowie, za małe potwory. Ale coś tutaj, jakąś nagrodę mamy do odebrania. A, wskrzeć jednostki, okej. Okay. No nic, no to tak, jak za mały poziom, to lecimy na... Lecimy, widzowie, na poziom... Tylko tutaj, jak widzicie, już jest grubo, nie? Bo tutaj jest już ten... Nie wiem, czy mnie tak stać z tym złotem, słuchajcie. Ale zróbmy może tak, 2, 2. To jest coś, czego nigdy nie robiłem, bo zawsze wam mówiłem o ilościach. Ale chcę dać różnorodność. Można tu więcej? Aha, tu można 80. No to tak, tak. Ale nadal jest, kurczę, straty 100%, nie? No trochę ryzykowne, widzowie, podejście.
16 do 99%. No nie wiem, czy ryzykować, bo jakby zrobić tak, to jest inny procent, widzicie? No ale trudno, no dla widza ryzykuję. Moi drodzy, stracę dla widza trochę złota. Co ja mogę? Ale widać, że nie lewolujemy tak szybko tego Daustana na następny poziom. Jednak troszkę minąłem się z prawdą, myślałem, że pójdzie to szybciej. Widzicie, 89. Także nie będzie to tak łatwo go levelować. Helenka mi szła szybciej, ale powiem wam, dlatego mi szybciej szła Helenka, bo miałem... O, 91, no spoko, tylko jakim kosztem? No, 5000 mikstury straciłem. No nie wiem, widzowie, nie wiem, nie będzie tak łatwo. Także tutaj raczej się poddam i po prostu będę walczył i dał stana w pewien sposób, moi drodzy, levelował przez... Oczywiście tutaj to już wywalimy, żeby nie zostało. Zobaczcie, 45%, 45,5% bonus punktów podboju. No, będę go, słuchajcie, levelował przez ataki. Ja myślę, że przez jutrzejszy atak Ceperan również go szybko wbijemy. Słuchajcie, wezmę tylko jego, na przykład z animatorem, i on mi szybko po prostu będzie levelował. Bo tak potwory, jakby miał atakować, to... Przynajmniej jeden atak na potwory. No chyba, żebym wysłał na... Na to? Oj, widzowie, widzowie, kusicie. Dobra, dla widza, obiecałem. Trudno, dla widza. Drogi widzu, dla ciebie. No wiem, że to nie... Znaczy, to jest związane z tematem, bo to... jak najbardziej jest związane z marszami CP, tak? Więc to też chodzi o levelowanie... Daustana. No Helenki bym raczej już nie wysyłał. Nie, tylko wyślemy jego. Tylko wyślemy jego, na pewno wyjdziemy na tym korzystniej. No trudno, widzowie, dla widza. Niech widz ma, niech się widz cieszy, że Yuken dla niego. Tu już nie zwracam uwagi. Oczywiście wszyscy zginą, ale no trudno, armię najwyżej się, moi drodzy, jakoś... usunie, w sensie, że tylko tu musi być równowaga zachowana, jeśli chodzi o ilości. To niech będzie 40, tych damy więcej. Dobra, zróbmy tak. A to zastosujmy według metody mi znanej. Będę strzelał, widzowie, teraz totalnie na oko to robię. Okej, patrzcie, prawie że trafiłem. No dobra, to tak zostawmy. Tu będzie tych trochę jest mniej, bo powinno być 500, ale patrzcie, że prawie trafiłem. Już nie ma odwrotu. To te parę, co to 2000 żołnierzy stracimy. Trudno, a smoki się, widzowie, wskrzesi. No tak właśnie wygląda. Teraz jakby ktoś z was właśnie widzicie na własnej skórze, że dlaczego czasem mi złota brakuje. No bo jednak czasem coś chcę zrobić dla dobra rozwoju i robię takie coś jak teraz i zobaczycie też, ile to będzie kosztowało. No ale będziecie tego świadkami, bo kapitan, proszę, 103 level, no to jeszcze lepiej niż sądziłem. Idealnie, widzowie. Idealnie. Idealna sytuacja, 103 level, kapitan Daustan, więc jutro jesteśmy na ataki CP gotowi nim już tak bardziej konkretnie, bo dzięki też temu, co zrobiłem teraz, drogi widzu, kapitan Daustan będzie mógł wziąć więcej armii, więc na pewno się w armii... A, 10 tysięcy nas to kosztowało. Dobra. Tu się zwróciło coś. No, a 1300 dostałem w prezencie. Także widzowie, no cóż, o, pościg za peletonem odblokowaliśmy zupełnie nieświadomie. Nie planowałem, dzięki czemu w triumfalnym wyzwaniu też tutaj odblokowaliśmy. Zobaczcie, któryś level, także elegancko. Tu coś w sklepie jeszcze można kupić? Na razie nie wiem co, ale jeszcze zajrzę do tego sklepu, żeby nie marnować punktów. No, także moi drodzy, miało być trochę krócej, no ale jak widzicie, działanie konkretne, tu jest podsumowanie. 3 biliony dostałem expa, więc wiecie, dlaczego ten nasz Daustan tak szybko levelował. Aż mnie kusi, żeby go jeszcze raz pyknąć, żeby na jutro być gotowym. Nie wiem, co ty, drogi widzu, na to. Mogę się domyślać, co napiszesz. Możesz napisać, że dajesz. Bo wiecie, 103 poziom, to zobaczcie, że już mamy 51% punktów podboju więcej, nie? Jak ja go jutro wyślę, słuchajcie, do walki, no to już 51% tych punktów będzie więcej. Jest szansa, że będę dostawał za każdy atak 300 milionów.
Natomiast no, mnie by kusiło, żeby dał Stana zrobić na wyższy poziom. Ja zawsze, słuchajcie, też się sugeruję poniekąd tym, to jest dla mnie wyznacznik, że tutaj animatorę muszę levelować na 150 level, tego Gaugana, kurczę, Aleksandra, którego bym nie chciał, musiałbym levelować na 130 level i no tutaj no, mamy dużą konkurencję, więc tutaj tak naprawdę i tak Helena w pierwszej kolejności będzie levelowana na 185 level. No Carter też jest nam potrzebny, żeby lepiej krypty otwierał. Wiadomo, pani do budowy, no Dałstan też, więc jakby tu jest duża konkurencja. No niestety. Niestety, widzowie. No jest jak jest. Dobra, ale nie szalejmy, złoto nam jest potrzebne. Słuchajcie, zbierajmy, bo jeszcze trochę czasu musimy spokojniej to wszystko ogarnąć. Ale drogi widzu, bo być może... O nie, nie przybyło mi. Dlaczego mi nie przybyło? Już myślałem, że mi przybyło. 1 bilion tylko przybyło. Ja potrzebuję chyba... Już nie pamiętam, ile potrzebuję do gwardzistów, widzowie. Znaczy, nie mogę z wami tego kliknąć. Ja muszę przygotować najpierw kapitanów, bo już by mnie kusiło. Tu mam to. 78. No to jak widzicie, sobie mogę pomarzyć. Wiem, mogę pomarzyć. No dobra, nic na razie nie, niestety nie... Więcej nie zrobimy, po prostu na tym musimy spauzować. Myślę, że odcinek dla ciebie, drogi widzu, był ciekawy i inspirujący i pokazał ci od podstaw, jak ja to robię. Także będzie mi już tradycyjnie miło, jak zostawisz łapkę w górę. Komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Dziękuję, że jesteś. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.